Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, po raz pierwszy nie mogłem zapalić Mazdy, poza tym, że kiedyś kluczyk siadł w kluczyku, ale pierwszy raz mieliśmy taką przygodę, że wsiadamy dzisiaj całą rodziną do auta. Ja za kierownicą chcę palić, a Mazda nie pali. Totalna cisza. A kontrolki, kluczyk i tak dalej paliły się na zielono, czyli immobilizer odblokowany. Czyli ja teraz daję sprzęgło w podłogę. O, jest zielony kluczyk. Stacyjka na zielono, że gotowa do odpalania. I nic, auto nie pali. Skapnąłem się od razu, że skoro immobilizer odblokowany, no to coś musi nawalać Omega, czyli zabezpieczenie. I ona mruga rzeczywiście na czerwono, czyli jest zablokowane auto. Nigdy czegoś takiego nie było. Ten wichajster jest przy kluczyku cały czas. Wyciągnąłem go. Teraz to w ogóle pobiegłem po awaryjny, ale na awaryjnym jest to samo. W obydwu wymieniłem baterię. Tu cały czas mruga dioda. I muszę, słuchajcie, nacisnąć, żeby odblokować, ale nigdy tak nie było. Po prostu system czuł, że są kluczyki i tyle. I teraz jak nacisnę, w tym też się zapali dioda. O, po naciśnięciu się odblokowało i teraz auto odblokowane. Także nie wiem, co jest grane, pierwszy raz coś takiego. Nic nie kombinowałem, akumulatora w ogóle nie odpinałem ostatnio. Coś tak jakby w ustawieniach się samo zmieniło, że dopiero po naciśnięciu można palić. Nie wiem, mieliście taką przygodę, macie może taki system, co tu trzeba zrobić, żeby było tak jak było. Czyli fura ma palić od razu. Zrobimy jeszcze jedną próbę. Wysiadam, zamykam ją. Otwieram ją. No i Omega mruga na czerwono. Także nie sądzę, że znowu zapali. Nogę daje na sprzęgło. Jest na zielono. Jest na zielono. Nie pali. Znowu muszę nacisnąć. Odblokowane. I auto pali. No nic. Napiszcie proszę, co tu się stało. Dzięki. Trzymajcie się.